Dziękuję bardzo i witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że w sekcji ekumenizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego studiują nie tylko katolicy. Studiują również prawosławni. Nawet księża prawosławni są przysyłani, aby pisać doktorat, są przysyłani przez biskupów prawosławnych. No i ciekawe, co by na to powiedział ksiądz Szulmiński, prawda? Który w latach 20. studiował orientalistykę na naszym Uniwersytecie w Lublinie. Drodzy Państwo, żeby ocenić ekumeniczny aspekt działalności sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego, trzeba zdać sobie sprawę z kontekstu, w jakim żył i działał. A na ten kontekst składają się dwie sprawy. Po pierwsze, kontekst katolickiego preekumenizmu. Wyjaśnię zaraz to słowa. A po drugie, kontekst katolickiego unionizmu. Katolicki preekumenizm. Przed II Soborem Watykańskim na działalność pojednawczą między chrześcijanami różnych wyznań Kościół katolicki nie stosował jeszcze nazwy ekumenizm. Mówił o zjednoczeniu, o pojednaniu, o unii. Słowo ekumenizm pochodzi od greckiego oikos, znaczy dom. I już w starożytności od niego pochodziło słowo oikumene, które oznaczało cały świat, albo państwo, albo cesarstwo. I tak w starożytności mówiono o soborach, że niektóre są lokalne, synody lokalne, a niektóre są ekumeniczne, czyli powszechne, światowe. Pod koniec V wieku patriarcha Konstantynopola nazwał siebie ekumenicznym, to znaczyło cesarskim, gdzie rezydował w Bizancjum cesarz. Mogło też oznaczać światowym, no i to było przyczyną pierwszego konfliktu między Rzymem a Konstantynopolem. A nawet schizmy, która trwała prawie 40 lat, tak zwana schizma akacjańska na przełomie V i VI wieku. Także ta z XI wieku nie była pierwsza. Dopiero w środowiskach protestanckich końca XIX i początku XX wieku słowo ekumenizm, tym słowem zaczęto oznaczać dążenie do jedności chrześcijan. I musiało minąć troszeczkę czasu, kilkadziesiąt lat, zanim to słowo na oznaczanie pojednawczej działalności między chrześcijanami zaczął stosować Kościół katolicki. Ale nie tylko o nazwę tutaj chodzi. Nazwy mają swoje dzieje. Chodzi również o istotę rzeczy. Większość badaczy ruchu ekumenicznego mówi, że przed II Soborem Watykańskim, jeśli mówimy, to mówimy tylko o katolickim preekumenizmie. Nie o ekumenizmie. Dlatego, że ten okres charakteryzuje się eklezjologią powrotu innych do naszego Kościoła, albo nawet powrotu do Rzymu. I wymienię, zacytuję może wypowiedź z encykliki Piusa XII, Mystici Corporis Christi, rok 1943, dwa lata po śmierci sługi Bożego naszego, ale który odzwierciedla ducha tej epoki. Cytuję. Zapraszamy z największą miłością wszystkich i w ogóle każdego z osobna, iżby sami poszli za wewnętrznym popędem łaski Bożej i usiłowali wyrwać się ze stanu, który nie może dać im żadnej pewności, gdy chodzi o własne zbawienie. Wprawdzie nieświadome jakaś tęsknota i pragnienie kieruje ich do mistycznego ciała Odkupiciela. Atoli brak im tylu i tak wielkich niebieskich darów i pomocy, jakich zażywać mogą tylko w Kościele katolickim. Ustawicznie zanosząc modły do Ducha Miłości i Prawdy, ze wzniesionymi i otwartymi rękoma czekamy na nich. Przyjdą bowiem nie do obcego, lecz do własnego ojcowskiego domu. Koniec cytatu.
I trzeba zauważyć, że tutaj nastąpiła zmiana w nauczaniu Kościoła katolickiego. Po pierwsze, Sobór Watykański II powiedział, że Chrystus nie waha się posługiwać innymi kościołami, wspólnotami dla dzieła zbawienia i że ich obrzędy, ich ceremonie mogą wzbudzić rzeczywiste życie łaski. Co więcej, jest tam wiele elementów, które są także w Kościele katolickim. A zatem po II Soborze Watykańskim II, nawet jeśli wiara katolicka nie rezygnuje z nauczania o prymacie następców Piotra, to jednak nikt już nie mówi o powrocie do Rzymu, ale raczej o spotkaniu się w Chrystusie. To znaczy, Sobór Watykański II odróżnił konwertyzm od ekumenizmu. Konwertyzm indywidualny polega na tym, że ktoś przychodzi do naszej wspólnoty. Może być konwertyzm grupowy też. Unia, unionizm mógł być tego rodzaju konwertyzmem grupowym. Natomiast ekumenizm polega na tym, że wszyscy są we swoich wspólnotach i te wspólnoty jako całość zbliżają się do siebie. Żeby osiągnąć jedność, ale jaką jedność? W katolickiej wizji jest to widzialna jedność wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego. Jest prawdą, że dzisiaj żaden człowiek nie ma projektu na taką jedność. Wydaje się, że to zetknięcie się dróg jest poza horyzontem, ale widzimy jednak, że te drogi nasze się zbliżają i gdy nie będziemy szli dalej, to nie zobaczymy, co jest za horyzontem. Także trzeba iść dalej ku temu zbliżeniu. Oczywiście czasów przedsoborowych, posoborowych nie można do nich stosować hermeneutyki zerwania, ale raczej hermeneutykę ciągłości, jak to określił papież Benedykt XVI. Drugi punkt. Kontekst katolickiego unionizmu. Wiemy, wielka schizma, rok 1054, przypieczętowana zdobyciem Konstantynopola w 1204, zdobyciem bizantyjskiego Konstantynopola, prawosławnego przez krzyżowców łacińskich, złupienie go, co przypieczętowało ten rozdział i stało się bolesną raną. I już po 70 latach mamy drugi Sobór Lioński, gdzie są czynione wysiłki na rzecz zjednoczenia Kościoła rzymskiego z kościołami wschodnimi. Jednak zbytnio były one naznaczone motywami politycznymi. Chodziło m.in. o pomoc chrześcijaństwa zachodniego dla chrześcijaństwa wschodniego, udręczonego przez najazdy Tatarów, Turków, czy potem muzułmanów. Doktryna odgrywała ważniejszą rolę już na Soborze Florenckim 1431-1445. Nawet podpisano unię w zamierzeniu całościową katolicyzmu z prawosławiem. Już wtedy, ale nie weszła ona w życie wskutek oporu prawosławnego duchowieństwa, mnichów i ludów. I to dla nas jest lekcja, że ekumenizm musi być całościowy. Nie może być odgórny, ani nie może być tylko oddolny. Podpisana wtedy unia jednak, ta w zamierzeniu, w projekcie florencka, stanowiła wzór dla wszystkich częściowych unii zawieranych później przez rzymską stolicę apostolską w czasach nowożytnych. I takim przykładem jest Unia Brzeska. Rok 1596, choć nie była jedyna, były też następne, Uszchorocka, Siedmiogrodzka. I te unie dotyczyły nie tylko rytu bizantyjskiego, dotyczyły także pozostałych czterech rytów wschodnich: aleksandryjskiego, ormiańskiego, antiocheńskiego i chaldejskiego. Z katolickim kościołem chaldejskim związany jest początek zjednoczenia apostolstwa katolickiego. Papieże czasów księdza Szulmińskiego z szczególną przychylnością zwracali się w kierunku kościołów wschodnich i popierali tworzenie unii. Już za błogosławionego Piusa IX
pojawił się ruch łacińskich księży zwanych birytualistami, obydwu obrządków. Ten ruch rozwinął się za pontyfikatu Leona XIII, dlatego jest czasem nazywany unionizmem leoniańskim. Tenże papież Leon XIII w encyklice Orientalium Dignitas, rok 1894, podkreśla wartość wschodnich tradycji. I w swojej encyklice w odniesieniu do prawosławnych nie używa, papież, nie używa słowa heretycy czy schizmatycy. W innym dokumencie nazywa ich umiłowanymi braćmi, kieruje do nich wezwanie o pojednanie i zjednoczenie. Podobni następni papieże, również Pius XI. Rok 1923. To jest rok, kiedy ksiądz Szulmiński zaczyna studia z teologii porównawczej na Kulu. Wtedy Pius XI wydaje encyklikę Ecclesiam Dei z okazji 300. rocznicy męczeńskiej śmierci Józefata Kuncewicza. I tam pisze, żeby katolicy i prawosławni wyzbyli się fałszywych wyobrażeń o sobie nawzajem. A po 5 latach, 1928, wtedy Szulmiński wstępuje do stowarzyszenia, do pobożnego stowarzyszenia misyjnego. W encyklice papież zachęca do intensywnych studiów nad teologią Kościoła Wschodniego. Domaga się wprowadzania wykładów z teologii wschodniej do programów nauczania na katolickich wydziałach teologicznych. Zachęca do wymiany informacji między tymi obydwoma płucami chrześcijaństwa. Te zalecenia realizowały słynne kongresy welechradzkie, rzecz niebywała. Teologowie katolicy próbowali zaprosić i czasem im się udawało teologów prawosławnych. Tych kongresów w wieku XX było kilka, począwszy od roku 1907, co kilka lat. W jednym z nich brał udział ksiądz Szulmiński. W Polsce były wydawane pisma o tematyce unijnej. Ojcem polskiego teologicznego unionizmu był ksiądz Jan Urban, jezuita, potem redaktor naczelny czasopisma Oriens, gdzie artykuł również napisał ksiądz Szulmiński na temat epifanii prowadzonej przez Palotiego. Zjazdy welechradzkie zainicjowały pińskie konferencje kapłańskie w sprawie Unii Kościelnej, zwane pińskimi konferencjami unijnymi. W latach 30. kilka się takich odbyło. Na tych konferencjach katolickich broniono programu unijnego przed zarzutami. Okazuje się, że wiele księży, także katolickich, sprzeciwiało się działalności unijnej. I była taka dyskusja, gdzie były takie głosy: jak to się dzieje, że nawet wśród duchowieństwa mamy ciągle jakiś poprawiaczy papieża? W Warszawie w 1932 roku powstało Koło Jedności Katolickiej. Także widzimy, że dużo było tych inicjatyw. W dzisiejszej debacie teologicznej, teologiczno-historycznej, panuje rozbieżność poglądów na temat unii zawieranych przez Kościół katolicki z kościołami wschodnimi. Unia, przykładem jest tego Unia Brzeska 1596. Kościół prawosławny ocenia ją jednoznacznie negatywnie. Jedna na przykład z książek, dzieło zbiorowe na ten temat, ma taki tytuł: Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596. Gdy czytamy wypowiedzi papieskie, to zauważamy tam ocenę pozytywną Unii. Zdarzają się też oceny pośrednie, które ukazują Unię jako nie do końca wykorzystaną szansę, która oczekuje na oczyszczenie i wypełnienie. Negatywny osąd tego rodzaju Unii ze strony prawosławia znalazł odzwierciedlenie w słowie uniatyzm, które tak czujemy, że brzmi to pejoratywnie. Chodzi o to, że strona prawosławna krytykuje taki uniatyzm pojmowany jako odrywanie części jednego kościoła od drugiego kościoła.
że to powoduje jeszcze większe rany i większe konflikty. Owszem, prawosławie jest za Unią, ale całościową. Do tego też dąży, żeby było zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Komisja mieszana dla dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym już w roku 1993 w dokumencie z Balamant w Libanie napisała, że metoda unijna jest metodą przeszłości i nie można już jej więcej stosować. To jest głos samej tylko komisji, nie magisterium Kościoła, ale papież Franciszek podpisał razem z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem prawosławnym w Hawanie w 2016 roku dokument, deklarację, gdzie w jednym z numerów czytamy, numer 25. Dziś jest jasne, że używana w przeszłości metoda uniatyzmu, pojmowanego jako przyłączanie jednej wspólnoty do drugiej, odrywając ją od swego kościoła, nie jest sposobem pozwalającym na przywrócenie jedności. Jednakże wspólnoty kościelne powstałe w tych okolicznościach historycznych mają prawo do istnienia i podejmowania wszystkiego, co jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb duchowych swoich wiernych, starając się jednocześnie żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Prawosławni i grekokatolicy potrzebują pojednania oraz znalezienia wzajemnie akceptowalnych form współistnienia. Koniec cytatu. Gdybyśmy teraz mieli zobaczyć, jak ksiądz Szulmiński w tym kontekście się poruszał, to trzeba było powiedzieć, że on był wiernym synem wskazań Kościoła swojej epoki. Zarówno w tym preekumenizmie, który polegał na tym, żeby inni przyszli do nas, jak i w działalności unijnej, unionistycznej, żeby popierać Unię, wypełniał wiernie zalecenia swojego Kościoła, ale jednocześnie wyprzedzał prorodczo swoją epokę i w jego działalności i badaniach i pismach było wiele rzeczy, które później potwierdził, wskazał na nie II Sobór Watykański. Można kilka takich rzeczy wymienić. Tych, które on profetycznie, prawda, które były jakimś profetyzmem czasów przyszłych. Po pierwsze, szacunek dla innych chrześcijan i uznanie wartości ich obrzędów. Dekret o ekumenizmie stwierdza, że, tu cytat, tych, którzy obecnie rodzą się w społecznościach oddzielonych od Kościoła katolickiego i którzy przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Co więcej, pisze Sobór, nasi bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, które niewątpliwie mogą wzbudzić rzeczywiste życie łaski i którym trzeba przyznać zdolność otwierania wstępu do społeczności zbawionych. Koniec cytatu. To ksiądz Szulmiński to akceptował, on o tym pisał. Tutaj też widać tą hermeneutykę ciągłości, bo w tych poglądach ostatniego soboru rozwinęło się ziarno zasiane przez katolicki unionizm. Druga rzecz. Właściwe słownictwo w stosunku do innych chrześcijan. Sobór tak mówi, że co rozumie przez ruch ekumeniczny, że najpierw on polega na tym, żeby usunąć słowa, opinie i czyny, które w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi braci odłączonych. W oficjalnych listach i pismach występuje u księdza Szulmińskiego słowo dysydenci w odniesieniu do prawosławnych, czyli ci, którzy się oddzielili. Wynikało to z oficjalnego tonu tych pism,
który narzucał również oficjalny, używany w tamtych czasach język. Jednakże w rozmowach prywatnych, także na wykładach, ksiądz Szulmiński naciskał na stosowanie wyrażenia bracia odłączeni. Tym wyrażeniem posługuje się II Sobór Watykański, fratres separati, fratres sejuncti. Choć wielu mówi, że tych łacińskich wyrażeń to tak nie można od razu przetłumaczyć jako bracia odłączeni. W sensie polskie wyrażenie bardziej akcentuje, że oni się od nas odłączyli, podczas gdy łacina tak może nie do końca, ale jakby tak trochę sugeruje wzajemną separację, wzajemne oddzielenie. A Jan Paweł II w encyklice Ut Unum Sint powie, że nawet te wyrażenia soborowe są już niewystarczające. I dlatego mówi się o innych chrześcijanach, o innych ochrzczonych, o chrześcijanach z innych wspólnot. Punkt trzeci, gdzie ksiądz Szulmiński był tym wizjonerem. Ekumenizm duchowy. Wiemy, że działalność ekumeniczna w Kościele katolickim dzieli się na takie trzy sektory. Pierwszym z nich jest ekumenizm duchowy, o którym zaraz powiem. Drugim jest ekumenizm praktyczny, polegający na tym, że chrześcijanie razem coś robią dla dobra innych ludzi. I na końcu ekumenizm teologiczny, czyli debaty teologów, którzy zastanawiają się, co w prawdach wiary nas łączy i gdzie nas podzieliła tylko interpretacja teologiczna, a nie dogmaty wiary. Natomiast ekumenizm duchowy jest pierwszorzędny. Polega on na nawróceniu serca, świętości życia i modlitwie, dzięki którym chrześcijanie są bliżej Chrystusa i im oni są bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie. Widać to w apostolacie pojednania, który założył, gdzie była instrukcja dla osobistej pracy członków. Widać to w jego życiu duchowym, w tym jak on sam chciał też poświęcić swoje życie dla sprawy pojednania. Tu też również widzimy hermeneutykę ciągłości, bo tego typu treści dojrzewały już, były zasiane w okresie przedsoborowym. Po czwarte, ten profetyzm księdza Szulmińskiego, poznanie innych chrześcijan i ekumenizm teologiczny. Sobór postuluje, należy się zapoznać z duchem braci odłączonych. Z duchem. Nie tylko teologia, ale również swego rodzaju psychologia religijna. Inne słowa używane, inne nazewnictwo, inne nastawienie w czasie liturgii, w czasie modlitwy. W aspekcie ekumenicznym należy również wykładać naukę świętej teologii, czyli nie podawać się tylko jako pokarm do polemiki. Na kongresach pińskich jest taki jeden referat na temat polemiki. Jak ona powinna wyglądać? Otóż nie powinna być tylko wojną, bo to słowo po grecku polemos oznacza wojnę. Poznanie innych chrześcijan, ekumenizm teologiczny to jeden z głównych wątków życia księdza Stanisława, jego studiów, jego wykładów. No i piąty punkt, ekumenizm świętych i męczenników. Papież Jan Paweł II powiedział, że chyba najbardziej przekonujący jest ekumenizm świętych i męczenników. I w Ut Unum Sint dodaje ciekawą rzecz. Choć nasza komunia, wspólnota, nasza łączność ze wspólnotami, do których należą ci męczennicy różnych wyznań, choć ta łączność nie jest jeszcze doskonała, to już jest doskonała w tych, to już jest doskonała w tym, co wszyscy uważamy za szczyt życia łaski, w świadectwie, martyria aż do śmierci, w tej najprawdziwszej, realistycznej komunii z Chrystusem. I uwieńczenie księdza Stanisława Szulmińskiego i życia mówi samo za siebie. Dla mnie osobiście jest takim było odkryciem, szokiem, że on się urodził w tym samym roku, co Maksymilian Kolbe i zmarł w tym samym roku, co Maksymilian Kolbe. Tyle samo lat żyli. I zakończenia.
Kościelna wierność i ekumeniczny profetyzm księdza Stanisława stają się naszym dziedzictwem i inspiracją dla nas, wyzwaniem i przedmiotem rachunku sumienia. Prawo stowarzyszenia naszego wymienia inicjatywy ekumeniczne jako jedno z sześciu głównych zadań stowarzyszenia. Czy jesteśmy hojni pod względem zasobów czasowych i personalnych, aby realizować taką działalność? Jesteśmy już w innym miejscu niż nasz męczennik pojednania. Mamy do dyspozycji wiele oficjalnych wezwań Kościoła, wiele wskazówek, wiele doświadczeń i wiele środków. Czy jesteśmy gotowi wcielić się w życie? Czy do wysiłków sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego i ofiary jego życia podejdziemy w duchu hermeneutyki ciągłości? Dziękuję.